Właśnie, ostatnio sobie myślałem, czy, czy Gargamel jeszcze wróci do internetu, bo dawno temu już to było, nie? Z dwa miesiące czy trzy od tej afery z Gargamelem. I nic, totalna cisza. Zobaczmy, o co chodzi. Dlaczego Gargamel nigdy nie odbuduje swojej kariery, świat internetu. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Parthetics! Upadek Gargamela od największego moralizatora na YouTube do zera. Jakub Huptyś, znany w sieci jak Omer od paru lat znany był jako jeden z szeryfów internetu. Wytykał różnego rodzaju toksyczne i nieodpowiednie zachowania czy tości wśród żyje. różnych twórców, witam. nie tylko się tych YouTubeowych. Nie ukrywał się też nigdy z tym, że jest feministą, a temat praw kobiet, no praw praw a wrogi z jest mu bliski. <coughs> Wszystko <coughs> zmieniło się, kiedy jego była dziewczyna pod koniec września 2023 Dobra, już się podoba ten kanał, bo 30 sekund minęło już przechodzimy do rzeczy, a nawet już ponad. A nie będzie nie 10 minut od od pierwszego filmu Gargamela i o no niczym. Do no, jest git. Zobaczył, co idzie dalej. W roku opowiedziała o tym, jak wyglądał ich związek i udostępniła materiały z czasu. Czekaj, kuj, to weź to wyśli, jak będziemy oglądać polityczne rzeczy, bo nie będę te tak mieszał. Trwania tej relacji, które pokazują, że Gargamel prywatnie ma niewiele wspólnego z internetową personą. Jakub gargamel chuptyś urodził się 11 sierpnia. A dobra, przed chwilą go podchwaliłem, że tego nie ma. I teraz to będzie. I będzie analiza od pierwszego filmu Gargamel'a. Dobra. W 1990 Pierwszy. roku w 2010 założył kanał Gargamel vlog. Początkowo kontent składał <noise> głównie materiały humorystyczne i luźne komentarze z prywatnymi przemyśleniami Luj. na temat rzeczywistości. Do marca 2016 roku uzbierał 21 tysięcy subskrypcji. Wtedy rozwój kanału nabrał tempa. Naprawdę, na kanał Film z okazji 22 tysięcy, a rok później Gargamela subowało już pół miliona. To dało mu bardzo mocną pozycję w dziedzinie komentarzy. W tamtym momencie kanał Garkamel vlog na najbardziej To niestety, liczymy kup już przed tym przełomem zrobił takie materiały jak. O, pamiętasz tę aferę? Linkiewicz? Nie, złe kiedyś były. I kiedyś to była patologia. Porównaj sobie kiedyś patologię do dziś. Boże, cofnijmy się w czasie starej patologii. Ja chcę starą patologię z powrotem. Magikal, który pije z matką i nikt nikogo nie bije butelką po głowie, i to. To już kiedyś była skrajna Patola, rozumiesz? Cofnijmy się w czasie. Komentarz do skandalu wokół Marty Linkiewicz i Rees Remut. Krytykę popularnego tedy wśród YouTuberów challenge'u polegającego na piciu mleka i coli, żeby spowodować wymioty, czy film o kanonach piękna. Skok popularności nastąpił, kiedy Gargamel zaczął komentować w nieprzychylny sposób zachowania konkretnych twórców. Grafano Samarlenka. W 2016 roku Karolkowi, któremu chłopiec Zagrali się, tylko karierę, bo wypunktował jego zachowania, na które nikt wcześniej nie zwrócił uwagi. Ostateczny cios dla Karolka przyszedł wraz z filmem Gargamela pod tytułem Najgłupszy youtuber z milionem widzów. Nie wie o czym mówi. Z października 2016 roku. Dzięki Egg Whiters. Egg Whiters? Co to znaczy, że ty jesteś. Co ciekawe, nie, dzięki. Był to komentarz, nie tłumaczmy tego, bo wyjdzie drugi ojczyznosław. Lepiej zostawić czasem nazwę taką, jaka jest. Louis tym filmu Karolka zatytułowanego tęczowe <grym> awatary na Facebooku Tolerancja. Teraz ukrytego, w którym ten próbował objaśnić swój stosunek do homoseksualności i swoje zdanie na temat legalizacji małżeństw. W była taka jedobarka, która na filmie coś mówiła, że robienie coś z psem w sensie. Dobrze wpływa na jakieś rzeczy skórę, co? Gdzie ty to widziałeś? W Polsce to jest czy za granicą? Nie, to nie to jest chore. Udziałek w USA. Ogólnie wyszło, że youtuber jest homopem. Z tego filmu Karolka pochodzi memiczny cytat. Zacznijmy od jestem, tego, że jestem no. tolerancyjny jak mogę. Zacznijmy od tego. Klasyczek! Gargamel zdanie po zdaniu rozłożył Karolka na łopatki, a Karolek nie odpowiedział na ten film od razu. Zrobił to dopiero po pięciu latach i zostawił rzecz... Welcome to Silent Hill. <laughs> Same sobie. Przestał też na jakiś czas nagrywać na YouTube i do dzisiaj nie odbudował swojej popularności z czasu sprzed dramy. Ponadto w lipcu 2016 roku Gargamel ujawnił, że raper Reto ukradł bit innemu artyście. Jedna z większych dram Gargamela była z Sylwestrem Wardengo. O, pamiętam, 2007. w ogóle ja śledziłem tę dramę. O chłopie, czasy nie dłem. Dlatego drugiego była to chyba pierwsza taka duża spina z innym twórcą. Mówiliśmy już o tej dramie na naszym kanale. Nieźle się Wardengo odbił od tamtego czasu. filmu. Gargamel sporo współpracował z generatorem frajdy, czyli Bartkiem Sitkiem. Najpierw w obrębie ich kanałów, a w 2017 założyli wspólny kanał Jacek z dowóz Szkoda ty tej dramy, teraz jak tak patrzę na te filmiki, szkoda, że, że Gargamel się taki okazał, bo smutne, nie? Ja czasem robiłem sobie tak, nie? Na jakichś poślizgach, siedzę sobie na pc z nudów, albo na telefonie w wyrze i stare filmiki Gargamela sobie oglądałem, taki maraton, nie? Teraz już nie będzie się dało, bo to inaczej, to inaczej się już słyszy ten głos, nie? Smutne, smutne. Streamami. Początkowo nadawali na YouTube, potem przenieśli się na Twitcha. W 2018 roku panowie założyli też dwóch typów podcastów, który był jednym z najpopularniejszych w Polsce. W maju 2019 roku nawet trzecim najpopularniejszym. W 2019 roku kolejnym wiralem Jezus, okazał się film Kamela to. zatytułowany Jak Zdobyć o, każdą kobietę w kilka W którym youtuber omawia działalność tzw. Tak guru uwodzenia, nazywa ją sektami uwodzenia. Jego zdaniem ci ludzie szkodzą kobietom, które traktują przedmiotowo, a na dodatek lansują uwodzenie jako styl życia szkodliwy w tym wypadku. O tym materiale pozytywnie pisało m.in. na temat.pl i dzięki niemu Kuba trafił także do osób nie oglądających YouTube na co dzień. Inny no bardzo znany ruszasz. film Gargamela, to ten o filmie ze stycznia 2020 roku. Ja YouTube przeanalizował w tym materiale różne przeprosiny znanego prezentera, które ten publikował po swoich medialnych wtopach i zwrócił uwagę, że hajzer zawsze przeprasza i nie przeprasza jednocześnie. To znaczy między innymi często robić siebie ofiary, nie jest szczery i cynicznie próbuje się wybielać za pomocą akcji charytatywnych. Ale co używają na powstanie i popularne słowa haizerować, które oznacza robienie czegoś bezczystego i a tylko w celu wybielenia siebie i wymazania. Jakiegoś wcześniejszego tak, czynu. Baszą. Na temat tego słowa profesor Jerzy Bralczyk powiedział, że jest poprawne językowo, ale etycznie ryzykowne. To przebicie się gargamela do mainstreamu zaowocowało uczestnictwem w programie Kuby Wojewódzkiego w 2021 roku. Byli też youtuberzy, którzy po komentarzach Gargamela całkowicie zniknęli z siebie. Złoczeni niż nie mieli cio. czego na YouTube szukać. Tak stało się Odcinka. z Bowajem, któremu oberwało się za to, że miał problem, że dziewczyny nie chcą z nim tańczyć w klubie. Czy Mateuszem Chmielarkiem, któremu gargamel wytknął plagiatowanie i ustawianie scenariuszy filmu. Ty w ogóle tego typa. On miał tą dziewczynę, co się do chaty zakradł, nie? Jego dziewczyna na TikToku mi się wyświetliła. Ona ma z 2 miliony like i on tam czasem jest na tych Tiktokach. Nie wiem, czy niektórzy ludzie są nieśmiertelni w internecie, ty. ty. Nie ogarniam tego. Ty więcej jest takich dubieli, tylko dubiel chyba w końcu dostał. Wiesz, kry, kryta dostał i HP spadło, ale niektórzy to serio, Więcej jest dubieli, niż nam się wydaje. Mów, nie można tutaj nie wspomnieć o reżyserze życia, dla którego drama z Gargamelem. Słuchaj, że strony Okazała się początkiem końca. Inni youtuberzy, których dosięgło ostrze Gargamela, to na przykład. Siema z czarną, żołądkową gorzką, na tą zimną porę, wasze zdrowie, witam. Ej, czemu to tak obrzydliwie się nazywa, żołądkowa gorzka? Nie wiem, to jest ohydna nazwa, nie, nie wyścisz, tak? To brzmi tak obrzydliwie w dół, jakiś, jakiś kwas z żołądka pijesz? Gorzki? Co to jest? Osterka Dubiel i J. Dąbrowski Poza siecią Gargamel prowadził audycję Pogłos w Radio 4 w latach 2017-2020. Skupiał się tam głównie na Nigdy o tym nie pomyślałeś? No, widzisz, teraz już chyba jeszcze go chciał pić. Bo niektóre mają ładne nazwy, ale ta żołądkowa, gorzka, co to jest? Elektronicznej trapie, cloud trapie, new school grime i soundcloud trap. Tak, Od października no. 2021 przez niecały rok prowadził ciemnie na antenie NUANCE RADIO, Ale współpracował także z raperem BDS-em, którego był DJ-em koncertowym. Prywatnie Huptys ukończył 21 Liceum Ogólnokształcące imienia Hugona Kołłątaja w Widzicie Warszawie. Przez jakiś czas studiował film i multimedia w Warszawskiej Szkole Filmowej. Sporo Jak mowy... przez jakiś czas, z tego co słyszałem, pamiętam oglądając Gregoria, to skończył to w studia. Jak przez jakiś czas, nie rozumiem. Złuje research. Na kanale karnym. Ja dotyczyło feminizmu. Kup tyś otwarcie wspierał strajk kobie Najlepsza czerwona karta, wypijesz i cię nie ma. Jaka czerwona karta? Co tu w dupę jest? Ja zero więcej o alkoholach mam. Jeżeli to w ogóle alkohol. Nie no, skończył studia, bo pamiętam, że mówił kiedyś o tym. A kiedyś chyba, że kłamał, ale no mała szansa, Po co kłamać, że zrobili studia? To jest bez sensu. I udostępniał materiały na ten temat. Mówił też sporo o dyskryminacji ze względu na płeć. Ty, ale o co tu chodzi? Wino, Sniper, smak wyjściowy lub gorzki. Co to znaczy w dupę gorzki? Jak oni robią s gorzki smak i to i ludzie się. Mówią, gorzki smak. Chyba napije się tego. Co to jest? W dupę. Nie no, nie rozumiem tych alkoholi zapieprzonych. Kości. Takie nazwy obrzydliwe. wytykał podwójne standardy w traktowaniu obu płci wskazywał i krytykował treści Czego nie, skoś... nie rozumiesz? No kogo to ma zachęcić? Gorzki! I to cię zachęca? Nie lepiej słodki? Słodki to brzmi tak dobrze, a gorzki to brzmi jakbyś się miał otruć tym. Obraźliwe i niesprawiedliwe w stosunku do kobiet. Od samego początku nie ukrywał się też stworzyć zachęcić wyszczenie praw osób LGBT? To jest Black Blue, aha, co to jest? Wygląda jak energetyk taki, jak był kiedyś, yy, Tesco było jeszcze chyba. Nie, Auchan i tam jest Kik, taki energetyk. Boże, on już jest 2 złote za 2 litry. Kiedyś tak kosztował. Teraz nie wiem, może podrożą na 2,50. Podobnie wyglądał. Też taki, że no nie wiesz, czy ty nie pijesz przypadkiem jakiejś mikstury z lekcji chemii. Dobra, oglądajmy. 25 września 2023 roku ten pieczą wizerunek zbudowany wizerunek oglądaj. była dziewczyna gargamela, Laura Klaus wstawiła na swój TikTok ponad 8-minutowy film, w którym opowiedziała jak padła ofiarą groomingu oraz przemocy fizycznej ja, i psychicznej pamiętamy, ze pamiętamy. strony youtubera. To no miało w marcu 2020 roku, kiedy dziewczyna miała 16 lat. a miała 25. To... Rozstali się w 2025. No i ludzie, co mają wódkę z orzecha laskowego? No i to brzmi tak apetycznie, bo orzechy laskowe są fajne, nie? Kojarzą się z czekoladą. A wódka gorzka? To, to w ogóle wódka samo w sobie nie brzmi ciekawie. Ale gorzka, jak to ma zachęcić? Teraz Laura ma 20 lat. Dziewczyna mówi w filmie wprost, że ma dosyć siedzenia cicho i tego, że inne ofiary takich zachowań też siedzą cicho oraz że odważyła się na nagranie filmu po tym, jak w internecie zrobiło się głośno o innej sprawie wykorzystywania osoby nieletniej przez kogoś wpływowego. Wiemy teraz, że chodziło tu o to, że Stu miał otrzymywać na od może. 13 się z Vikingami. Laura stwierdziła też, że nie chce swoim milczeniem dawać cichego przyzwolenia na takie zachowania w sieci, bo osoby, które tak postępują. No dobra, dobra, już streścił, zobaczmy, tyle będą jakby co on powie. Powinny mieć jakichkolwiek wpływów w internecie, nie powinny. Nie, Jarba nie jest jak w ogóle nie ma porównania do wódy przecież o czym ty gadasz, napisz jej Jarby, zobaczysz. Tę jest bardziej jak mocna herbata, no ma taki jakby się to mówi komgorycz. ...być wzorem do naśladowania. Dalej Laura dodała, że wcześniej milczała, bo była zmanipulowana i bała się mizoginistycznych fanów Gargamela. Teraz też nie mieszka już w Polsce i nie zamierza tu wracać, więc czuje się okay, bezpieczna. Okay, Adam, czyli... Według Laury, Huptyś od początku związku był bardzo przemocowy i kontrolował ją na każdym kroku. Dziewczyna udostępniła też w filmie screeny rozmów z Gargamelem bo, bo, oraz fragmenty nagręć dźwiękowych, bo, 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 na których że mężczyzna stosował wobec niej przemoc. ...a nie mnie! Ale to ty mnie wtedy... Teraz... No, Przybij mi teraz! Tań. Dawno tego nie słyszałem Jesz... A wcześniej pamiętam jak ogrywali Gimper, Konopski, potem Wardenga o tym, nie Wardenga chyba nie Nie, on do na live, widziałem szota, tej daily słuchałem tego szota z Gargamelem jak to wyszło I od tamtego czasu nic Dobra co to jest? Co to Gary jest? się potyłkuły Są fragmenty rozmów Laury z jej przyjaciółmi z tamtego okresu, w których opowiada im co się dzieje w związku i że boi się swojego chłopaka. Stoję na ulicy i ryczę, zaczął krzyczeć i co Nie. Ja że jak ja bym się czuła jakby on z jakimiś laskami coś i że k***a walił ręką w stół i zaczął wrzeszczeć jak pojemny i k***a wyszłam i stoję na środku ulicy i nie wiem kurwa zaraz się Przysięga. Gargamel miał problem z tym, że dziewczyna GTA. widuje się z innymi ludźmi. Chciał pilnować z kim rozmawia i jakie utrzymuje znajomości. Kontrolował też jej wygląd. Na jednym z nagrań słychać jak reaguje na to, że Laura pomyślała o piercingu i to, co dziewczyna je. Zrobił jej awanturę o to, że zjadła pizzę, a przecież miała się zdrowo odżywiać. Co jest podobliwie zazdrosny. Jedno z nagrań z takim pełnym zazdrości rantem brzmi dość homofobicznie i transfabicznie. Kiedy Laura na spokojnie ja, próbowała wyjaśnić, że nie zadaje się z osobami, które ją podrywają, jej ówczesny chłopak odpowiedział Nie, ale, czekaj, bo są gejami wszyscy! O, dzięki Bogu, dzięki Bogu, że każdy... Ile lat różnicy między nimi było? Yy, z dziesięć? Nie pamiętam już. Z gejem, transwestytą, czy czymś tam innym. Co sobie wymyślą? Na początku Ta wypowiedź nie pasuje zdecydowanie Osiem, do kogoś, kto zdaje się zawsze progresywne poglądy. Zacznijmy od tego, że jestem tolerancyjny, jak mogę. Dalej słychać jak Laura spokojnym, cichym głosem mówi, że żadna z tych osób jej nie podrywała, i z żadną z nich nie ma bliskiego Pistac, kontaktu. No, tak przyjemnie przybierać i powątpiewaniem. W innej sytuacji mężczyzna miał być zazdrosny od Justina Biebera i zacząć furii z tego, nie, herbata, jeszcze nie. Związek Kuby i Laury zakończył się po tym jak pijany chubtyś wpadł do mieszkania Laury i zaczął im wyzwanie. Dobra, ty napijobsza ręką w stół w szafki, wiesz, co ci powiem? Na obronę Gargabela? Brat Peter jak się kiedyś napił, też y, y, walił. W Łapomicą, ale brat Pitt to jest Sigma, ma prawo, rel. ...szarpać. Opluj ją wtedy. Nie, tylko robiłaś tak. Możesz mnie tak szarpać? Robiłaś. Tak robiłaś. Możesz. Co ty zrobiłeś? Dlaczego na mnie plujesz? Ty na przy mnie i razu i spróbuj. Ty w sumie to jest ciekawe, bo kojarzy podobno kiedyś. Miał aferę Brad Pitt. Teraz mi się przypomniało, bo też se lubił popić i robił awantury. Tylko nigdy nagrania nie było. I dlatego każdy miał chyba to w dupie. Ciekawe, czy jakby wyciekło takie nagranie na Brada Pitta, nagrane przez Angelinę, tam jak. tam wiesz którą. Nie? Ale po co im to? Oni po. bo też. Kurde, pane to życie, no nagrywa się jedno drugą osobę, to niby złe, ale bez dowodów oskarżyłaby też źle, no tak nie ma dobrych rozwiązań. W dzisiejszym świecie to trzeba tylko grać w plecaki i z ludźmi nie rozmawiać i tyle rel. Nie w ten sposób! Zwyczajnie tak, tak ja no robię. Z kubą po tym zdarzeniu wynika, że Laura bała się wtedy, że Gargamel pójdzie pod nóż do kuchni i ją zabije. Dziewczyna wspomina też, że Kuba miał w czasach ich związku duży problem z alkoholem i nie przyjmował żadnych prób pomocy. To wszystko fatalnie wpłynęło pisze? na stan psychiczny Laury. Nie Dziewczyna tak. wyznała, że kilka miesięcy przed rozstaniem z się próbowała popełnić samobójstwo, ale na szczęście jej się to nie udało. Była wtedy chwilę przed rozpoczęciem pracy maturami. określiła związek z youtuberem jako miesiące manipulacji, wyzwisk i naprawdę nękania mnie. Na koniec dodała, że jeśli Gargamel lub ktoś z jego otoczenia będą chciały jej zaszkodzić po tym materiale, to ujawni wtedy jeszcze kodzie. więcej materiałów. Internauci spekulują, że być może ma nagrania z jeszcze bardziej ekstremalnymi zachowaniami lub dowody, że Gargamel otrzymywał od niej erotyczne materiały. Gargamel zamieścił na swoim profilu co? na Facebooku post z jeszcze tego odciek. samego wieczora. Co? Napisał m.in. przepraszam moją byłą dziewczynę i przyznaję się do popełnionych błędów. To, co zrobiłem w 2020 jest niewybaczalne i nie ma usprawiedliwienia dla mojego postępowania. Jest nic z tego powodu bardzo wstyd, Super ale jestem gotowy ale przyjąć wszelkie konsekwencje tych działań. Dalej dementuje plotki o tym, że trafił do szpitala psychiatrycznego pod koniec 2021 roku. Poszedł wtedy na odwyk alkoholowy i do dzisiaj uczęszcza na terapię pod tym kątem, gdzie uczy się radzenia sobie z emocjami i stresem. Oznacza też, że ze swojego nie, nie problemu dziwne. Nigdy nie mogły nie, nie, robił nie oddać i mówi o swojej trzeźwości na streamach, a także, że cały czas pracuje nad sobą od momentu pójścia na odwyk. To oświadczenie i przeprosiny nie zostały zbyt dobrze przyjęte przez fanów, którzy w komentarzach dali upust swojemu rozczarowaniu i rozgoryczeniu. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy Gargamel spotyka się z oskarżeniami ze strony byłej partnerki dotyczącymi bycia przemocowym i toksycznym w związku. Trzy lata temu podobne zarzuty sformułowano w sposób niezwykle znany jako Dianka. Para była razem w latach 2018-2019. Sprawa wyszła na jaw, kiedy 30 maja 2019 roku, wtedy przyjaciel Dianki umieścił na nieistniejącym już fałczanie wątek z prywatnymi wiadomościami. To nie wstąpki, wiesz, jak który... zrobić widzu? Yy, idziesz do żabki, tam jest taki energetyk z żabki, ten ich żabkowy smak. mojito, nie? No iś tam no, wypisę. Żali się po chemię czuć, niestety, dość mocno, ale można się raz na jakiś czas wiesz. Z którym Gargamel zabronił się jej kontaktować, z tego jak wygląda ich związek. Przewija się tam motyw ciągłego kontrolu... Ciało ten gość nie mówi nic nowego, bo spejtował mnie tytułem tego co i jak dziewczyna robi oraz oskarżenia o zatajenie spotkań ze znajomymi czy niepoświęcanie wystarczającej ilości uwagi Kubie. Ten bliski znajomy Dianki chciał się w ten sposób zemścić na Gargamelu za uniemożliwianie mu kontaktu z nią. Po tej sytuacji para się rozstała. W efekcie na Diankę spadła lawina hejtu, gruźb i wyzwisk, a Gargamela cała sytuacja rozbiła psychicznie. Drama przecichła do października 2020, kiedy w 114 odcinku dwóch typów podcast, Huptyś opisał ten związek i istniejące w nim problemy wynikające z uzależnienia Dianki. Byłem z osobą, która była uzależniona, czy tworzy dalej muzykę, na pewno jakaś tam. 2020, część, nie, osób... pamiętasz te czasy 2020 rok koronawirus. Pamiętasz to, jakie dymy były? Że się ludzie bali z chaty wyjść, bo dostaną mandat, jak wyjdą bez maseczki, albo powiedz, powiesz do policjanta, tak, ale ja idę do sklepu, on ci mówi tak, ale chłopie, dzisiaj nie handlowa, 500 zł, mandatu. <grystanie> sad. życie. Pojarzę. Dianka umieściła w odpowiedzi pozna swoim facebooku, z którego wynika, że przez ponad rok Gargamel nie odzywał się do niej i nie reagował na jakiekolwiek próby kontaktu i wyjaśnienia sytuacji z jej strony, a teraz nagle publicznie... A, po... wykupywali ten papier, ty obejrzał mi jakieś podsumowanie korony. Tyle rzeczy jest do popieprzenia o tym. Ja to już się zmieniam w rokalone widzowie takiego wspominacza dawnych dziejów, nie? Pieprzenie takie starcze pieprzenie. Niestety nie, rokalone moment, ale bywa, bywa. Wszystkie brudy. Nie wszystkie mnie nic tylko jak to płaci. Jestem tak, chcę kurwa zdał na Golibordę 5 złotych. Gargamel to debil, ale ta laska to nie lepsza. Nie chodziło mu o to, że nie pozwala spotykać z ludźmi, tylko o to, że ona tańczyła półnaga przed chłopami. Okej. Okay. No ale. Co... Nie wiem. Pczyny, Kuba użył ich. Nie historii. słyszałem sobie o tym. Nie wiem, czy to porel, czy nie jako narzędzia w dramie z reżyserem życia, którą wtedy prowadził, bo chciał, żeby ten wywlóknął na światło dzienne i uniemożliwił tym Gargamelowi postawienie się w roli ofiary. Napisała też o tym, jak Kuba obmawiał codziennie jakiegoś youtubera, że ten niemodny, ten słaby i tak dalej. Hup, też źle mówić o gońciarzu, żeby potem zrobić z nim współpracę, jeśli nadarzyła się okazja. Swoją drogą... Dobra, no źle mówić o gońciarzu, to jest... to akurat normalne chyba. ...dobrali się. W poście znów pojawia się też wątek kontrolowania jedzenia. Dianka przyznała również, że związek był trudny, ale wina leżała po obu stronach. Gargamel odniósł się do sprawy na swoim Facebooku i choć przyznał się do części swoich zachowań, to główną winą obarczył swoją byłą. Kuptyś, na od narków. Problemy z narkami zmniejszyły też wiarygodność dziewczyny w oczach opinii publicznej. Sama zainteresowana skomentowała ten post. Napisała, że cieszy się, że zakopali to po tak i, i że nie oskarża gargamela o przemoc seksualną. Potem Dianka wstawiła drugi, dużo łagodniejszy post u siebie. Po rozpadzie związku i wycieku jej prywatnych wiadomości, dziewczyna miała przez rok wychodzić z traumy. Nie jest też w stanie więcej robić muzyki. Bo... się zastanawiam w ogóle, bo tak cicho o tym Gargamelu, od tej dramy, ty, on tak wiesz, jakby jest wśród nas jeszcze? Tak łagodnie zapytam. Tu jest taka cisza on coś w ogóle gadał od tego posta na Facebooku? W sumie nie wiem bo pękło jej serce. Warto zwrócić uwagę, że niektóre części opisów przemocowych sytuacji w przypadku obu dziewczyn pokrywają się. Dianka, tak samo jak Laura, pisała o kontrolowaniu jedzenia, czy o rzucaniu przed... Z czego żyje Gargamel teraz? Chłopie, jak nie był idiotą, to on ma sporo siana odłożonego. ...miotami i wybuchach agresji, na przykład wtedy, gdy przerwała stosunek z powodu bólu. Mówimy o no tym wakacja, samym typu, który w o ja się powiedział, że w sensie najważniejsza jest zgoda. Co chyba najsmutniejsze, Gargamel był już wtedy w związku z Laurą i, jak już wiemy, dalej powielał swoje przemocowe zachowania. Od 24 września 2023 no, roku Gargamel stracił 30 tysięcy subskrypcji. Spadł z około 975 tysięcy do 946. Za to wyświetlenie wzrosło, więc chcąc nie chcąc drama przysporzyła mu trochę popularności. Łącznie 178 filmów na kanale Gargamel Vlog zostało do tej pory wyświetlone ponad 176 milionów razy. W związku z tymi wydarzeniami, Sitek zakończył współpracę z Gargamelem przy dwóch typów podcast. Czemu to Ciekawy 6. temat. czyli dzień po publikacji filmu Laury, napisał oświadczenie na X, w którym wyraźnie odciął się od Gargamela i powiedział, że jest przerażony przemocą werbalną i fizyczną, której Kuba dopuścił się wobec Laury. Tego samego dnia, no także bardzo zakończeniu współpracy z Huptysiem i całkowitym odcięciu się od twórcy. Cię, 3, 2 października na kanale Jacek z wideo, bardzo opublikował film pod tytułem Kilka moich myśli i o przyszłości kanału. Bartek. Kolejny raz odciął się od Gargamela i widać było, że jest przytłoczony i przygnębiony sytuacją oraz zmaga się z dużym szczególności. Czemu utrzycie... Wiesz co? Pewnie web? Winy. Zaczął film od podziękowania za wsparcie i podkreślenia, że bardziej należy się ono Laurze i jak odważna ona jest, bo sam wie, jak ciężkim i trudnym człowiekiem jest Kuba. Sitek jest w kontakcie z... Nie no, ale tak szczerze słyszałem, że z przeszczep włosów, ja to jest prawda? Pewnie dlatego jest łysy i dziewczyna nie ma o nic pretensji do niego trzęsącym się głosem powiedział też że ogromnym szokiem był dla niego sam fakt że Gargamel zaczął się umawiać z 17-letnim bo ty kącik polityczny poczekaj Sandurka poczekasz yy, 10 minut bo zaraz będziemy polityczne filmy oglądać to wtedy wyślij tą wiadomość dobra Dziewczynom, bo zawsze się śmiali z dorosłych facetów, którzy umawiają się z młodszymi dziewczynami, ponieważ świadczy to o niedojrzałości emocjonalnej tych mężczyzn. Wtedy Bartek odsunął się od Kuby, ale żałuje, że nie zrobił nic więcej. Nie skonfrontował się z nim, bo być może oszczędziłby swoją reakcją laurze wszystkich tych złych doświadczeń. Sitek powiedział też, że wstyd jest mu za to, jak wyszła sytuacja z Dianką, że w ramach dwóch typów podcast dał Kubie przestrzeń na opowiadanie ja o tym ten związku wygląda tak jak i na pokazywanie siebie jako ofiary i osoby współuzależnionej. Zaznaczył też, że nie się. Z gargamelem, nawet o jego uzależnieniu od alkoholu dowiedział się stosunkowo późno i wyjaśnił, że sam został oszukany przez Huptysia. Wierzył w personę, którą kreował i nazwał Kubę osobą, której całym mechanizmem radzenia sobie z rzeczywistością jest manipulacja innymi ludźmi. Sitek odniósł się też do przyszłości Jaceksa. nie chcę go zamykać. On, bo to jest on jego... miał na live wy na tym prowadzić, prowadzi? O, on był głównym obsługującym ten kanał Kargamel i zastanawia się aktualnie, w jaki sposób może przerobić ten kanał i zacząć od nowa, a póki co zamierza zniknąć na jakiś czas, żeby ułożyć się od nowa w sytuacji, która nastała. Kargamel ewidentnie przez te wszystkie lata działalności utrzymywał wysokie wymagania wobec innych twórców, ich postaw i prezentowania przez nich treści, dlatego chyba jego postępowanie wobec partnerek wzbudziło tyle rozczarowania i złości. To jest chyba największy problem. W filmie o Wardence użył takich słów. Nienawidzę, kiedy ktoś silniejszy znęca się nad słabszym, kiedy ktoś nadużywa swojej siły wbrew moralności panującej na tym świecie, aby coś zyskać. Teraz okazało się, że to dla niego tylko słowa Może a on czuł sam się słabszy, się nam jako tak samo cyniczny, zakłamany i dwulicowy, jak ludzie, których krytykował. No okej. Okay. Ty, ale wieło, że, że nigdy nie wróci. Dlaczego? 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 HUSARIA! Mamy znowu szansę przyjąć. KUSARIA! Brrr! KUSARIA! Mamy szansę! Obudźcie się Polacy! KUSARIA!